A jeszcze dzwoniłem do Angeliki, mówię, kurde, siekierę zapomniałem na samochód wrzucić, nie?
Jak jest możliwość, to trzeba od razu trochę przekulić i parę. Dobra, na razie kamerę wyłączę i jadę dalej tam zbierać. Nika tutaj. Chciałem liczyć, a się później pobudziłem. Jeszcze na tyle, nie? To całe czy każdy osobno? Jak chcesz. Może osobno się tam. Tego lasu to to tak pokręcone, że no i od dołu, od samej ziemi gałęzie, tam później będziemy mieć ten, o, Jackowi łańcuch spadł, tam później już tyle tych gałęzi nie będzie. Oj, 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 tak mi to jakoś tu stoi.
dobra, tak patrzę, które jak, bo to... Na samochód to jeszcze raz wrzucę i chyba już wystarczy, bo to więcej to ja tutaj nie na wgorę. Czekajcie, jakoś tutaj tę kamerę. Nie ma jak tutaj tej kamery umocować. Jedynie tak coś będzie. Takiego odziomka. No i dupa, to kurwa, chciałem jak ja. Tylko porozpieprzałem. Dobra, jedziemy na samochód, bo to za łakomo to ja tutaj nie dam rady tego brać. Strasznie krzywo tutaj jest. To jest pole takie 16 hektarów. Równe, płaskie. Tylko że tutaj nic nie chce rosnąć. Za naszej kadencji tutaj, jak to ojciec kupił, czy później ja to miałem, to tutaj za dużo, bo mi zaraz spadnie. Kiedyś tam od... No dobra, teraz nie będę tutaj się obracać, ale wydzierżawiłem to. Pszenżyto było tutaj, chłopak posiał. Też Paweł, mój imiennik. No to zaczął kosić i tak kosi i tak z pół hektara ukosił i mówi, no jadę do domu, bo to się umówiliśmy, że ja to pszenżyto jeszcze wtedy karpie miałem i to mówię, wszystko od niego bym kupował, no ale te pół hektara wysypał mi na przyczepę. I co? No i mój, dobra, mówi, nie ma co ten, jedź tak jak... Pojechałem z tym na pstrągarnię, chłopacy zworkowali to, 11 worków wyszło z półhektarowej powierzchni. Że to wiecie, jakie tutaj są piaski. A las to tutaj, mówię, wzdłuż granicy tej dłuższej na polu mam ten... nad leśnictwem sąsiaduje, jest las, no i z tego starego drzewostanu tu się wszystko sieje. Znaczy tego tutaj to pierwszy raz to tutaj tniemy teraz. Kiedyś tam były tam jakieś suszki w kółko po brzegach powycinane, bo to tam przez nie jeździliśmy, kurde, cały od żywiców klejony. Dobra, jadę. Już się kopiłem, niech weźmie weź. No nie weźmie. I co? Jedyna opcja tutaj to jest farma jakaś z panelami. Prąd ze słońca, czy jak to teraz jest modne. Linię na powietrzną 15 tutaj w granicy działki mi idzie. Średnie napięcie, tylko nie wiem jak to tam, czy by się dali radę podłączyć. I to tak co jakiś czas dzwonią do mnie, raz lepsza oferta, raz gorsza, ale wiecie, ziemia nie zgnije, co mam iść na ich jakieś tam, o kurczę, szyby się kołek oparł, ale to nic. Ich jakieś tam bzdurne takie te umowy, jak to ja mam ziemię, a nie oni.
I oni bez tej ziemi... Kurde, nie nabrałem, dobra. Bez tej ziemi to taka firma nic nie jest w stanie zrobić. No to jak to ma być na jakichś zasadach takich, że wilk syty i owca w ciąży, no to na razie wybredny jestem i czekam na jakąś taką, bo to wiecie, umowy przyślą, umowy później trzeba zweryfikować, ale to na spokojnie. Idę, bo spadło tutaj mi dwa, muszę wrzucić to na ten. Jadę to do domu wywieźć, teraz wykiprować, bo już samochód jest pełen, a nie ma co tam przeładowywać. Tu są od tej strony też, widzicie, jakieś tam zielsko takie rośnie, ale są miejsca takie, że to same takie żółte kwiaty jak na ten, na suche bukiety takie, na stroiki. O, a tam naprzeciwko, tam to całe pole, tam do nasypu kolejowego, to kiedyś w dzierżawie mieliśmy, też nic nie rosło, znaczy porzeczki były posadzone, czarne. Tam jeszcze, o, Kamil, to widzisz, z tobą tak kiedyś rozmawiałem przez telefon. Jeszcze ktoś to wziął później w dzierżawę. Jeszcze tutaj rzędy z porzeczkami takie tam zostały na tym. Ale to tam też nie wypaliło. No i tutaj patrzcie, tutaj mam średnie napięcie. Tutaj zaraz jest transformator też. I całe w tą stronę, tamte krzaki, tu do wysokiego lasu i w tamtą stronę. No nie wiem, tam spory kawałek jest. A mówię, nic tu nie rośnie. Ewentualnie koncesje i załatwiać i w górnika się bawić i żwirownię otwierać. Dobra, na razie to wyłączę kamerę, bo muszę pas zapiąć i zajedziemy do chałupy, to będziemy kiprować. Na razie. Drezyna jedzie i na chwasty pryskają z opryskiwaczem. Akurat pryskali. No dobra, bo to chyba tutaj, kurde, korzenie puszczę, zanim otworzą przejazd.
No dobra. Lepiej nie będzie. Zapomniałem, bo jeszcze myślałem na polu piłę sobie zabrać, bo mówię właśnie, jak mi jakiś tak krzywo tutaj wyskoczy pod samochód. Ale widzicie, na tą stronę na maksa nie mogę kiprować, bo tu przecieram o rurę i ją zerwę tutaj z mocowania. Że rura oryginalna, ale nie pasuje do kiprowania na bok. Dobra, jedziemy po drugi kurs. Wczoraj tam to jedno przywieźliśmy. Na razie.